My mamy największe w Europie złoża węgla brunatnego. Mamy największe złoża dotyczące węgla kamiennego. Ale co okazuje się? A więc mamy przewagę, jakby Porter powiedział, tak? Moglibyśmy mieć najtańszą energię elektryczną, ale nie będziemy mieli. Ponieważ nagle okazują się, że z powodu tych przyczyn, które powodują i to, że my się na te restrykcje zgodziliśmy, my będziemy mieli bardzo drogą energię elektryczną, olbrzymie nakłady kapitałowe związane z energetyką jądrową, olbrzymie nakłady związane, które poniesiemy w tych naszych rachunkach, które do nas będą przychodziły, ale to uderzy wszystkie przedsiębiorstwa również, ponieważ proszę zauważyć, co jest charakterystyczne, to było podane w marcowym raporcie tam przedstawionym w Niemczech, jedyną i najszybciej rozwijającą się dziedziną gospodarki niemieckiej to są właśnie te zielone energie. Tylko charakterystyczne, że dopłaty, jakie są dawane do tych solarów na dachach i tak dalej, powodują, że ta energia jest dziesięciokrotnie droższa niż tradycyjna. Ale wszyscy są zmuszeni do tworzenia tych. Ale ktoś te palety produkuje, ktoś wiatraki produkuje i później się okazuje, że jest duży wzrost o wartości dodanej, ale on uderza w Polskę. Bo nagle, jeśli my nie jesteśmy w stanie obronić nawet tego, co u nas mamy jakąś przewagę nad innymi, no to jest będzie bardzo ciężko. A okazuje się, że teraz analizuję to część Państwa nie, bo jestem po prostu specjalistą od rynku kapitałowego i analizuję po prostu spółki giełdowe i te wszystkie koncerny no, muszą wprowadzić te wymogi. Ba, żeby jeszcze okazywało się w okresie przejściowym, że to jest tak trochę wygodnie, to jakąś słomę czy coś jeszcze jest pana na no, jakieś powstają jakieś potworne absurdy, a które uderzają nie tylko w Polskę. One uderzają zresztą w całą Europę. Europa będzie się musiała jako blok w ogóle bronić taryfami przed tymi właśnie pędzącymi wielkimi gospodarkami, jakimi są Chiny i Indie. Ale proszę zauważyć, to co jest obecnie, ucieczka kapitałów i miejsc pracy do tych krajów, ona jest naturalna. Bo ona jest związana z wszystkim to rozumieniem. Ona jest związana z tym, że tam są niższe koszty pracy, ponieważ rzeczywiście Chińczycy i Hindusi mniej zarabiają. My powinniśmy starać się, żeby być na tym wyższym poziomie, a więc wnosić jak najwięcej wartości dodanej, ale proszę zauważyć, co jest charakterystyczne w Unii Europejskiej. Tej ucieczki do Polski przedsiębiorstw nie ma. Proszę zobaczyć. Co było charakterystyczne, było, jest nawet przyjmowanie, jakieś zgadzanie się, żeby po prostu nie było dyskryminacji podatkowej, realokacji przedsiębiorstw. To było, że tak powiem, wymuszane na koncernach zagranicznych, żeby czasem po prostu się nie relokowało. Ale gdzie jest właśnie ta polityka polska? Gdzie są właśnie ta podstawa? A więc osoby, które powinny reprezentować te interesy. Jest to bardzo trudne. Tutaj było wspomniane kwestia tam VAT-u. Jaka tam jest olbrzymia ucieczka za pomocą przeforsowywania różnych dziwnych zapisów, tak? Których po prostu kancelarie księgowe później się orientują, kancelarie zarabiają, przedsiębiorcy zarabiają, tak? Ale proszę Państwa, to jest wszędzie. Właśnie ten problem etyczny polega na tym, że coraz częściej te olbrzymie grupy gospodarcze to nie tylko wpływają na naszą świadomość i naszych wyborców, że nagle twierdzą, że zielona energia czy sprywatyzowany szpital to jest po prostu lepszy poprzez posiadanie mas media i ich finansowanie. Oni też oddziaływują w ten sposób, że mają swoich przedstawicieli wszędzie. A ktoś nawet jak jest u tym urzędnikiem publicznym, to się zastanawia. No dobrze. Jestem teraz urzędnikiem publicznym. Mam swoje 5 minut, tak? Ale muszę pamiętać, co ja będę robił, jak ta moja praca się powiedzmy skończy. I później się nie dziwmy, że powstaje wiele różnych absurdów. Ale to jest właśnie kwestia wiarygodności.
być naszymi reprezentantami. Proszę pamiętać, tutaj było wspomniane o prywatyzacji i tak dalej. Bardzo łatwo zobaczyć, ile kosztowały te przedsiębiorstwa, które były sprywatyzowane, a ile kosztują teraz. Ktoś powie o polepszoną jakąś sytuację. Proszę zobaczyć. Mówimy o tym, że w OFE i w innych to jest po prostu tam, czy też jak wkładamy pieniądze do banku, to jest parę procent. Tak. Proszę zobaczyć, jak była kwestia PZU, rozwiązania dotyczącego konfliktu z PZU. To jak my żeśmy w końcu odkupili od inwestora, to ile musieliśmy zapłacić? Przez 10 lat rocznie on z tych inwestycji miał 30%. Możliwe. No, w jaki sposób? Bo na tym właśnie polega, że jeśli urzędnicy, jeśli nie będzie tej podstawy etycznej, to oni będą myśleli o swoim własnym interesie. A jak wielka to jest pokusa, to po Wielkanocy wszyscy wiemy, bo jeszcze w uszach mamy informację o tym, że Judasz to był złodziej. A czym się Judasz zajmował, czyli apostołów pieniędzy. I sobie tak trochę podkrawa. Więc musimy nadzorować, mieć dobre regulacje, a z drugiej strony wszystko musi być oparte na tym aspekcie etycznym. Zobaczmy, co się dzieje. Jest prywatyzacja jakiegoś przedsiębiorstwa. Na giełdzie, tak? Występują ministrowie, inni. Sukces! Dlaczego? Bo dane przedsiębiorstwo, akcje skoczyły o parę procent, czasami kilkanaście w ciągu jednego dnia. Podczas co to w praktyce oznacza? Że już pierwszego dnia oznacza to, że to przedsiębiorstwo było niedoszacowane. I dlaczego, z czego by się cieszyć, że to jest zielony kolor? Ja bym się cieszył, jako ten podatnik, który stracił majątek w tym momencie, gdyby to zdołowało, poznaczyłoby, że ci, którzy zainwestowali, stracili. Ale nie, ale tak rzeczy nie ma. Wszyscy dbają o to, żeby był ten niby sukces. No oczywiście, co to niektórzy wiedzą, jak to skorzystać, lewarują się i tak dalej. I korzystają i dalej, i proszę zobaczyć, jak są notatki dotyczące wypuszczania obligacji przez Skarb Państwa. Sukces. W jakiej sytuacji? Polegającej na tym, że jest trzechchętnych na jednego dolara, to znaczy na jedną obligację. Trzy razy większe jest zapotrzebowanie niż po prostu, niż jest ta cena. No. I wszyscy twierdzą, o, jaki sukces! Wszyscy nas chcą! To jest po prostu przejaw prestiżu polskiego państwa. Co to znaczy? Że oni już pierwszego dnia dużo zarobili, ponieważ zostało źle wycenione obligacje, ale ogłoszone został sukces. Proszę zobaczyć, co się obecnie cały czas dzieje. Cały czas jest filozofia tego typu, że złotówka ma się wzmacniać i po dzięki wzmocnionej złotówce to my będziemy mieli lepiej. Młodzi są zachwyceni, jeśli złotówka się wzmacnia. I jest olbrzymia presja, żeby się wzmacniała. No to jak? Mają kredyty w frankach szwajcarskich albo w euro, no to oni wtedy płacą, tak? Ale proszę zauważyć. Więc co? Podnoszone są stopy procentowe do góry. Ale nikt nie zauważa, jaki to jest koszt. Ponieważ jeśli stopy procentowe są podnoszone, to każdy inwestor te podniesione stopy musi uwzględnić w swoich inwestycjach. Oznacza to w praktyce, że wiele projektów inwestycyjnych, właśnie a propos rozmawiania o gospodarce i o tym, żeby powstawały miejsca pracy, nie powstaje, ponieważ jest wymagana zbyt duży wzrok, który się nie zwróci. Druga rzecz, która jest charakterystyczna, co to oznacza w praktyce? Jeśli jest aprecjacja, to oznacza, że coraz trudniej jest po prostu sprzedać. A więc co my robimy? Kupujemy miejsca pracy,
gdzie indziej za granicą, a gdzie redukujemy? Gdzie redukujemy? U nas. Ale nie zgorsz. Dlaczego to tak wszystko się kręci? Ponieważ jest coś takiego jak tak zwany kary kredyt. Mówimy o spekulantach i tak dalej, ale my to rozwijamy. Na czym taki kary kredyt polega? Jeśli stopy procentowe są wyższe, a jeszcze dana waluta się wzmacnia, to jak ktoś po prostu zainwestuje ten miliard dolarów, milion dolarów, to ma po roku więcej niż tam, gdzie pożyczył ten milion, tak? A jeśli jak zamieni jeszcze, to już ma nie milion, tylko może 1 100 000. Po prostu maszynka do robienia pieniędzy, tak? Pożyczać tam, gdzie są niskie stopy, inwestować tam, gdzie są wysokie i podwójnie zarabiać. I to jest, ale przecież to jest cała filozofia. Mówione jest, że kraj, który doszusowuje, on musi, tam ceny wzrastają, więc musi coś takiego robić. No ale to nie jest w ten sposób, że jeśli ktoś miliardy zarobił na spekulacji, to tylko on zarobił. Ktoś musiał te miliardy wyłożyć. Kto te miliardy wykłada? My. A w jaki sposób? Dziwne. Nikt o tym nie pisze. W jaki sposób? Mamy miliardy w banku centralnym, tak? Zagraniczne. Dolary, głównie dolary, euro, tak? Mamy. I co się dzieje za rok? Jak się przeliczy na złotówki, to nie ma z nich zysku. My tracimy. My nie dostaliśmy po prostu pieniędzy z tego kapitału, który posiadamy. Tylko właśnie na tym właśnie polega, że to, co my powinniśmy robić, to właśnie tworzyć tą infrastrukturę, żeby tu się opłacało, żeby było taniej. I przeciwdziałać temu, żeby komuś się opłacało gdzie indziej. My się dziwiliśmy i ktoś się dziwił, dlaczego była taka instrukcja, że każdy urzędnik francuski, jak przyjeżdżał do Polski, to mówił o czym? Jeden punkt miał zawsze. O elektrowni. Jakoś dziwnie się składa. Tu jest awaria. My pamiętamy tam awarię. Gdzie indziej. A po prostu się okazuje, że to jest zielona energia. Ale węgiel brunatny i węgiel kamienny, tam gdzie my mamy przewagi, nie mamy. Jeśli my wszędzie będziemy rezygnowali z naszych przewag, to my po prostu daleko nie zajdziemy. I dlatego muszą być te trzy filary, o których powiedziałem, ale one muszą być oparte na tym fundamencie etycznym i wiarygodności tych, którzy są naszymi przedstawicielami. Bardzo dziękuję. Niestety musimy się połączyć. Bardzo dziękuję panu profesorowi, dziękuję państwu za